był ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznep. Dzień dobry, zapraszam, ja tutaj... Już się witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, proszę pasy zapinać. Tak jest. I oczywiście, no, wiadomo, o czym i o kim musimy porozmawiać. No, zwłaszcza rozmawiając o Donaldzie Trumpie, powinniśmy mieć pasy zapięte. No tak, na pewno. Prawda? Tak, chociaż ja nie ulegam jego wdziękom, przyznam szczerze. No właśnie dlatego. Dlatego lepiej się zabezpieczyć, mieć pasy zapięte, bo może będzie turbulencja. Proszę powiedzieć, czy to jest historyczny moment, to co wczoraj się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych? Że no, taka persona, no, były prezydent Stanów Zjednoczonych i akty oskarżenia, jeszcze cały świat na to patrzy. To zdjęcie, gdzie go widzimy, wydaje mi się, że przejdzie do wielkiej historii. Tak, ale ta historia ma jakby swój negatywny kontekst, którym jest oczywiście aresztowanie de facto, wypuszczenie później na wolność, ale jednak akt sam pojawienia się w sądzie, złożenia oskarżenia, przedstawienia oskarżenia, wzięcia odcisków palców. 34 zarzuty, to jest brzmi oczywiście... poważnie. I to jest poważne, to jest ta ciemna strona, że jednak żaden prezydent w przeszłości nie stanął przed sądem i nie otrzymał oskarżenia. Natomiast dobrą stroną, i na to trzeba też spojrzeć, jest to, że demokracja działa, że wszyscy są równi wobec prawa. To jest taki może wielki amerykański mit, ale on się w tej chwili właśnie ziszcza. Czyli to się staje na naszych oczach. Były prezydent Trump odpowiada za zarzuty, no relatywnie lekkie akurat w tym przypadku, bo chodzi tutaj nie tyle o jakieś moralne, niemoralne zachowania, ile o fałszerstwa dokumentów, o to, że wykorzystywał środki z funduszu wyborczego niezgodnie z prawem. Jest tych zarzutów 34, bo to są finansowe właśnie zarzuty. To nie grozi z całą pewnością wyeliminowaniem Trumpa z wyborów, natomiast w kolejce czekają inne jeszcze procesy. No właśnie, bo mówi się, przynajmniej tak jak wczoraj słuchałam różnych komentatorów, że to jest jeden z najsłabszych tematów w jego sprawie, że no, są grubsze sprawy, które czekają w kolejce. No więc właśnie, te dwie pozostałe sprawy, zwłaszcza sprawy rozstrzygane w tej chwili przez wymiar sprawiedliwości w hrabstwie Fulton, dotyczą podżegania do obalenia systemu w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo poważne oskarżenie. Czy zakończy się również złożeniem oficjalnego oskarżenia, czyli przewodem sądowym, tego nie wiemy jeszcze, ale to już może grozić wyeliminowaniem rzeczywiście z kampanii wyborczej i zakazem, ponieważ od czasów jeszcze wojny domowej w Stanach Zjednoczonych istnieje ten zapis konstytucyjny, który eliminuje osoby, które dopuściły się ataku na państwo lub podżegania do ataku na państwo. I wreszcie trzecia duża sprawa, także bardzo poważna, to w stanie Georgia, czyli stan Georgia przeciwko Donaldowi Trumpowi o naciski związane z wyborami. Te próby, te telefony, w których Donald Trump namawiał wysokich urzędników stanowych do manipulowania po prostu wynikami wyborczymi. I to też jest poważne przestępstwo, które teoretycznie... A dokumenty wyniesione i znalezione w jego... Tak. To też są takie... To są poważne rzeczy, bo to wszystko ściśle tajne, czy nie? To są poważne zarzuty, ale one nie grożą raczej konsekwencjami tak głębokimi, jak w przypadku właśnie oskarżeń o jednak atak na państwo. Ta rola Donalda Trumpa w dniu 6 stycznia 2021 roku jest rzeczywiście niezwykle dwuznaczna. Jego nawoływania są jakby ukierunkowane na to, aby namówić tych, którzy protestujących do tego, aby poszli na Capitol Hill, czyli na siedzibę kongresu. I tam no, zrobili porządek, a co się stało dalej wiemy, były ofiary śmiertelne też. Pamiętamy. Więc dramatyczne zupełnie, jak pani pamięta sceny. Tak się zastanawiam, bo to jest taki człowiek, który uwielbia skupiać na sobie uwagę, zbiera światło, jak mówią aktorzy. Czy skupia światło? Czy to jest taki moment praktycznie... idealne do tego, żeby mógł to wykorzystać na swoją korzyść, bo jak patrzymy na sondaże, to tam tylko rośnie, a nie spada. Powinno być odwrotnie, tak by się wydawało logicznie.
Właśnie nie do końca, bo badamy głównie jego popularność, to popularność Trumpa wśród wyborców republikańskich. Pierwszym odruchem jest oburzenie, że Trump został jednak ściągnięty do Nowego Jorku praktycznie siłą. Nie mógł odmówić, gdyby odmówił, byłby doprowadzony po prostu przez policję. Więc to jest upokorzenie. To jest upokorzenie republikanów, wyborców, i pierwszą reakcją oczywiście jest wzrost jego popularności. Stał się symbolem jakby oporu, jak niektórzy mówią, republikanie, prawdziwych Amerykanów przeciwko liberalnym i rozpasanym demokratom. Więc ta reakcja jest naturalna, ale proszę pamiętać, że w wyborach 2016 roku, a więc wtedy, kiedy Donald Trump wygrał wybory, mimo że uzyskał mniej głosów, to jest system amerykański wyborczy, który pozwala, dopuszcza do tego, mniej uzyskał głosów powszechnych, to wówczas Trump startował jako ten ostatni kandydat. Praktycznie miał najmniejszą popularność na początku. Tym liderem był Jeb Bush, gubernator stanu Floryda, a skończyło się to zupełnie inaczej. Mm-hmm. To Donald Trump został kandydatem republikanów, więc rzeczy będą się dopiero działy. Jego popularność, sądzę jednak, że będzie spadać. Ron DeSantis, tym razem to znowu gubernator stanu Floryda, który zyskał sporą popularność, jest daleko w rankingach za Donaldem Trumpem, ale może gwarantować establishmentowi republikańskiemu taką bardziej stabilną przyszłość i współdziałanie, koordynację z partią. Trump jest indywidualistą, on wybiera sobie współpracowników, on skazuje innych. Czym to się skończyło, właściwie republikanie już wiedzą, bo w wyborach uzupełniających w listopadzie ubiegłego roku senatorzy, którzy byli nominowani przez Trumpa, wspierani przez niego, jednak ponieśli porażkę w sumie. A czy patrząc na to, co wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, bo to było pewnego rodzaju show, czy hasło show must go on do Trumpa pasuje według pana? Bo mam wrażenie, że on pięknie wykorzystuje wszystkie takie sytuacje. No on taki jest. On jest urodzonym aktorem. Zresztą próbował się również w tych rolach. Komediowych nawet. Zwłaszcza chyba film z Kevinem, taka bardzo, bardzo zminimalizowana może rola, kiedy Donald Trump, zresztą w Trump Tower właśnie, odwraca się i mówi do toalety w prawo prosto, a później w prawo. A może w lewo, już nie pamiętam. W każdym razie jest to epizodyczna rola, ale można powiedzieć, dobrze zagrana. Ale później jednak w telewizji występował wielokrotnie, miał swój program też. Kocha blask. To się mówi, ma parcie na szkło, tak? Od zawsze. To jest coś więcej. Parcie na szkło ma wiele osób. Natomiast niektórzy tylko potrafią rzeczywiście zachować się, potrafią wykorzystać swoje możliwości. Donald Trump bez wątpienia jest człowiekiem utalentowanym, jeśli chodzi o autopromocję. Tylko że co to oznacza dla Ameryki, co mogłoby to oznaczać dla nas, co mogłoby oznaczać dla Ukrainy, czy świata w ogóle, jeżeli pamiętać o tym, że jednak prezydent Stanów Zjednoczonych jest takim sprawczą osobowością, osobistością w skali światowej, a nie tylko własnego kraju, to rzeczywiście można mieć obawy, co będzie dalej. Mm-hmm. Nie wiem jak pan, ale ja zawsze jak patrzyłam na jego zarządzanie państwem, to miałam takie poczucie, że zarządza tym jak własnym, nie wiem, warzywniakiem, tym własną firmą. No może nie warzywniakiem, ale firmą z branży chyba nieruchomości, mniej więcej. Albo tak. Znaczy on cały świat traktuje jako sferę biznesu i wychował się po pierwsze na walce. Jest znany z tego, że właściwie wszystkich oponentów, przeciwników, tych, którzy go skarżyli, tych procesów ma całą masę, zwalczał atakując, by ciągnąć ich właśnie do procesów, więc jest bardzo doświadczonym człowiekiem w branży sporów w ogóle. Traktuje świat polityki, świat globalny, tak jak traktuje się biznes, a więc, że po drugiej stronie siedzi jakiś inny biznesmen, który ma swoje interesy i teraz trzeba albo z nim się porozumieć, albo trzeba załatwić. W przypadku
tym, który nas najbardziej interesuje, czyli Władimira Putina, jak pamiętamy słynną konferencję prasową w Helsinkach, na której obaj wystąpili, to potraktował Władimira Putina jako przedstawiciela innego biznesu, próbował z nim się dogadać w jakiś sposób. Prawdopodobnie w tle mielibyśmy podział stref wpływu za cenę tego, że no, może i wojny by nie było, ale pytanie jest zawsze, w której strefie my byśmy się znaleźli, bo to, co do Ukrainy, nie ma wątpliwości, że byłaby ona pod butem rosyjskim oczywiście. Te wszystkie historie z kobietami, bo jak wiemy, tutaj oprócz tego, że kocha siebie, to kochał wszystkie swoje trzy żony, to też kochał wiele innych kobiet. Krócej, duże dłużej, serce. Ale tak, tak, to jest serce ma najprawdopodobniej największe. Czy te historie mogą mu jeszcze zaszkodzić? Bo to zawsze jest idealny element do szantażu takich kobiet na świecie. Z różnymi paszportami przypuszczalnie jest mnóstwo. Czy tutaj myśli pan, że to też będą historie, które w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, latach mogą być jeszcze wyciągane i będą miały znaczenie? No, z całą pewnością dla systemu amerykańskiego i w ogóle ładu globalnego taka postać jak Donald Trump jest niebezpieczna, ponieważ jego życie jest bardzo kolorowe i tak jak pani mówi, a o tym nie wiemy do końca, są jakieś sygnały, że gdzieś za zakrętem mogą czekać szantaże, mogą czekać oskarżenia. Jego przygody moskiewskie czy w Sankt Petersburgu, które odwiedzał i prawdopodobnie... Idealna broń dla Putina ewentualnie. Tak, nie wiemy, czy ma w zanadrzu. Rzeczywiście są świadkowie, którzy twierdzą, że tak. Nie są to do końca wiarygodne źródła, więc trudno mówić o tym poważnie, ale nie wykluczałbym, że takich przypadków może być więcej. Gdyby Trump rzeczywiście ponownie wrócił do Białego Domu, to pojawiłyby się kolejne jakieś oskarżenia albo po prostu próba szantażu, ujawnienia czy to jakiegoś filmu, czy innego skandalu. Ale powiedzmy sobie szczerze, najbardziej jest zaskakujące to, że pomimo tego mizogenizmu, pomimo tego machizmu w bardzo prymitywnym wydaniu zresztą, Donald Trump wciąż jest kochany przez część kobiet. I to pokazuje, że wciąż kultura takiej dominacji męskiej, zwłaszcza na środkowym zachodzie, w tej środkowej części Stanów Zjednoczonych, jest bardzo silnie zakorzeniona, więc kobieta ma rodzić dzieci, kobieta ma chodzić na msze w niedzielę, ma być posłuszna mężowi. I ma wyglądać. Ma wyglądać. To jest z tym różnie, bo z tym wyglądem dużo zaniedbania w tym jest. Znamy filmy, to nie cała Ameryka wygląda jak Paris Hilton, więc czy Kardashian, ale przede wszystkim mają to być kobiety posłuszne i ten nurt taki w życiu amerykańskim wciąż istnieje. To nie jest tak, że całe Stany Zjednoczone wyglądają tak jak Nowy Jork ze swoimi wolnościowymi aspiracjami, takim liberalizmem otwartym zupełnie i tolerancją. Tylko są kanony postępowania i w tych rodzinach z całą pewnością ten model takiego właśnie maczystowskiego podejścia, że jest samiec, który decyduje o wszystkim de facto, który może i poklepać, i obrazić, i jego żarty są niewybredne, wciąż jest obecny i popularność Trumpa w tych środowiskach pokazuje, że to jest żywe. Dzisiaj wyjątkowy dzień, jak tutaj rano jechałam, teraz może tego jakoś specjalnie nie widać, ale jadąc rano... Widać. Tak, tak, wszędzie widać patrole policji, wszyscy czekają na wizytę prezydenta Ukrainy. Ona pierwszy raz odbywa się, jako zapowiedziano od momentu wybuchu wojny, do końca nie znamy planu całego dnia, ale proszę powiedzieć, jak pan na to patrzy takim dyplomatycznym okiem, w jakiej sprawie naprawdę przyjeżdża prezydent Zełenski, bo czy my jeszcze możemy pomóc bardziej, czy tam jeszcze jest jakaś przestrzeń, czy może to są rozmowy w zupełnie w innym kierunku? Ja mam takie wrażenie, że prezydent Zełenski ma poczucie niespłaconego trochę długu, jednak te wcześniejsze wizyty były przelotne, były właściwie logistycznym elementem po prostu powrotu do własnego kraju, do Kijowa, poprzez właśnie Polskę. Więc to nie były pełnowymiarowe wizyty i taka potrzeba na pewno istnieje i dobrze, że do tej wizyty dochodzi. Z całą pewnością prezydent
Zeleński będzie chciał podtrzymać może nie ten entuzjazm, który był, a który oczywiście spada dla pomagania Ukraińców, zrozumienia, bo coraz więcej mamy takich przesłanek, które każą sądzić, że część społeczeństwa polskiego jest zmęczona też tą sytuacją, że też niepokoi się o przyszłość, więc próba odnowienia jakby tych dobrych emocji jest zrozumiała zupełnie. Z całą pewnością ważne jest spotkanie z Ukraińcami. To jest bardzo duża grupa w Polsce przecież i zapewnienie ich, że ich krajem jest jednak Ukraina, że oni będą, znajdą miejsce po powrocie, po zakończeniu wojny, bo ciągle myślimy optymistycznie jednak o końcu tej wojny. To jest potrzebne z całą pewnością. W kontaktach rządowych powiedziałbym tak, no, z jednej strony Polska jest bardzo potrzebna, ma najdłuższą granicę z Ukrainą, jest takim hubem logistycznym, a przecież wszystko odbywa się najpierw morzem, później lądem i tutaj stanowimy niezwykle ważny odcinek. Ale wojna się jeszcze nie skończyła, no, nawet nie widać jej końca, a już rozmawia się o udziale w odbudowie Ukrainy. Czy rzeczywiście biznes już o tym myśli? Już w tym kierunku te rozmowy mogą pójść? Ja myślę, że biznes trochę myśli, ale to nie jest jeszcze bardzo skonkretyzowane. Ja bym powiedział tak, że myśleć o tym trzeba. To jeszcze oczywiście nie jest ten moment, ale zapewnić Polsce udział w tym później procesie odbudowy będzie niezwykle ważny. Przychylność władz oczywiście jest istotna, ale kluczowa będzie sprawność polskich firm jednak. Czy mamy firmy wystarczająco przebojowe, wystarczająco silne finansowo, żeby po prostu stanąć do konkurencji z europejskimi czy amerykańskimi podmiotami, które będą się ubiegały o kontrakty. Pamiętamy dzisiaj, że już wiele lat temu, kiedy był cały proces odbudowy Iraku, nie znaleźliśmy tam jednak sukcesu. Nie było polskich firm, chociaż mieliśmy takie nadzieje. Więc ta lekcja z Iraku powinna może wiele nam powiedzieć, że warto o to zabiegać, ale ja nie sądzę, żeby w sumie były to decyzje polityczne. Będą to głównymi udziałowcami będą ci, którzy będą dawać pieniądze. A więc wiele środków będzie przychodziło przez Unię Europejską. Chyba sądzę, że to będzie główny sponsor finansowy odbudowy Ukrainy, a skoro tak, to Unia Europejska będzie filtrować firmy i powiedzmy sobie szczerze teraz, nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie się przekładać później na sukces gospodarczy polskich podmiotów. Jeżeli te relacje będą takie jak dzisiaj, a są fatalne, powiedzmy sobie szczerze, mnożą się ataki ze strony przedstawicieli rządu na instytucje europejskie, podważana jest cała idea spójności europejskiej. Coś się dzieje. Tak, jadą dalsze zabezpieczenia. Mam wrażenie czasami zresztą, że prezydent Zeleński czuje się bezpieczniej u siebie w Kijowie niż kiedy jest w Warszawie, skoro tak poważne siły są mobilizowane. Podobnie zresztą jak podczas wizyty prezydenta Bidena. Myślę, że nikt nie oczekiwał ze strony amerykańskiej, ani też ze strony ukraińskiej, żeby tego typu pokaz siły był prezentowany. Ale to jest jakby na marginesie. Natomiast to jest moment oczywiście, żeby o tym rozmawiać, chociaż najważniejszą kwestią ekonomiczną, niezwykle palącą, będzie kwestia oczywiście zbóż i tego transportu, który tak niefortunnie, tak bezmyślny sposób niszczy de facto polskie rolnictwo. Bezwzględnie tak. Za chwilę o tym między innymi będę rozmawiać z kolejnym gościem, ale zanim dojedziemy do bazy, muszę jeszcze pana o Finlandię zapytać, o to, co się wczoraj wydarzyło, bo w bardzo szybkim tempie, spektakularnie szybkim, do tej pory niewidzianym wręcz, Finlandia dołączyła do NATO. Ponad 300 kilometrów nowej granicy dla Federacji... 1300. Powiedziałam 300? Tak, ale myślałem 1300. Tak, 1300 to jest ponad naprawdę. 1300 kilometrów nowej granicy dla Federacji Rosyjskiej, chyba ból, bo jednak trzeba to też zabezpieczyć, więc te siły będą musiały zostać pewnie zabrane z okolic Ukrainy, przeniesione na północ. Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa między innymi naszego? No znaczące. Finlandia jest bardzo, bardzo ważnym nowym 31. członkiem NATO z wielu powodów. No, z powodów geopolitycznych, tak jak pani to określiła, to zamknięcie Bałtyku praktycznie rzecz biorąc powoli
Federacja Rosyjska traci dostęp i kontrolę nad Morzem Bałtyckim. Nie całkowicie oczywiście, ma swoje porty wojenne, ma środki też militarne, które będą z pewnością używane. Będzie, może dochodzić do prowokacji różnego typu. Niemniej jednak Finlandia jest bardzo mocnym, jeśli chodzi o poziom technologiczny systemu obronnego. Może Państwa zaskoczę, ale według Centrum Wilsona w Waszyngtonie, to jest bardzo poważne centrum badawcze nad kwestiami wojskowymi. Otóż Finlandia ma na przykład najbardziej nowoczesną praktycznie artylerię na świecie i jej możliwości są większe niż Niemiec, Polski, Szwecji łącznie. Tak, ale oni są w ogóle świetnie przygotowani, mają świetnie wyszkoloną, no chyba najbardziej wyszkoloną armię. Generalnie byli zawsze gotowi na to, że coś się wydarzy. 280 tysięcy. Tak, 280 tysięcy żołnierzy zawodowych. Praktycznie rzecz biorąc, to jest przeszło dwa razy więcej niż polska armia. Tak. Do tego ogromne rezerwy, około miliona. Znakomite wyposażenie, jeśli chodzi o lotnictwo. Oni infrastruktura są na miejscu, schrony. I wszystko dla ludności. I powiedzmy sobie, niezłe doświadczenia historyczne. Finlandia obroniła się w wojnie przez 1941 roku. Mają najlepszą broń strzelecką na świecie. Tak. I mają charakter. Mają charakter. Mają rewelacyjną amunicję. Jednym słowem jest to partner, jest to kolejny członek NATO, który wnosi ogromną wartość, a na dodatek politycznie potrafili tak to skonstruować, żeby przejść szybką ścieżkę, co nie udało się Szwecji przecież. Tak. Zdołali zneutralizować Turcję, nawet Węgry głosowały za, w związku z tym można powiedzieć, że to jest pełny sukces. No niestety premier, która właśnie zakończyła swój urząd, Sanna Marin, przegrała wybory, chociaż jest autorką to przecież tego sukcesu. Ale jest autorką sukcesu i historia na pewno będzie to pamiętać. Bardzo dziękuję.